Siema, siema, tu Mr. Matej i witam was w Final Fantasy 2013 Titanium Edition. Co znaczy Titanium? Dodatek Titanium. Dobra, witam was. I wam się przedstawię wam cały dodatek. Jeśli że gdzieś widzieliście indziej, piszcie gdzie widzieliście, ja zobaczę jak to było i wiem, że robię refilmik tego. Dobra, zrobimy jakoś serwer, niech się ludzie też może dodadzą. Nazwiemy go zaraz fajnie, go nazwiemy. Mam wszystko tutaj, pokażę. Potem wam pokażę całą mapkę. Tutaj modyfikacje, widzicie już modyfikacje, co to są dodatkowe modyfikacje, ten, modyfikacje się kupujecie przez internet. PNP, 10 osób, Mateusz gra, nie. Mateusz. Mister Matej nagrywa gry. YouTube. YouTube. No już nie. I startujemy! Dobra, mam nadzieję, że jakoś dzisiaj fajnie będzie. Ten. Ja w ogóle to mam przerwę na razie od GTA. Piątki online. O, właśnie mogłem nagrać online, ale nie mam kurde nagrywarki na Xboxa chwilowo. Zepsuło mi się. A kiedyś nagrywałem filmiki, ale teraz musiałem zatrzymać wszystko nagrywanie, bo właśnie ta się zepsuła i miałem nowego tego. Jak się nazywa? Antywirusa i antywirus mi wyczyścił wszystkie filmiki z tego, więc nie wam nie puszczę żadnego. Nagrywarkę w przyszłości może kupię. Czytuję grę. Zobaczymy, może jakieś ludzie będą grać. Tak w ogóle to nie wiem, tylko przyszłem co z koledzy, czy z liceum. Ze szkoły, jak to wam u was mówicie. Ze szkoły wróciłem. Dobra, fa, czytywanie gry. Ja już na tej troszeczkę grałem, nie grałem, tylko po prostu zrobiłem sobie kredyt, wziąłem, kupowałem maszyny. Maszyny są bardzo drogie, bo wyszło mi 2 miliony, żeby kupić, ponad 3 miliony tych, 3 miliony dolarów, czy to tam jakby tam jest centów, 7 centów, parę centów, żeby w ogóle ten, można było nagrać, jak się nazywa, żeby można było kupić jakikolwiek ten. To jest początkowe, jak widzicie, zaraz niedługo wam pokażę, całą mapkę wjedziemy razem. Dobra, zacznijmy tutaj, o, wejdziemy, o. No i coś mi tutaj znowu się, lagi. Dobra, Farmal. Jak ja mówiłem, to jest taki z początkowych, bo dzisiaj mieli na początku go, on się nazywa Farmal H. Nie wiem, czy ktoś taki ten, producent jest IH. Podam coś jak do case'a, ale to ten. Co wam pokażę? Możecie zobaczyć, co on. Kierownica jak się kręci, to kółko się kręci. To ja sprzedam ci to kółeczko. O. O, się kręci, kręci. Dobra, to jest... się nazywa... Farmal H. Następny jest Kramer. Olrad. Olrad, nie wiem, czego tak nazwali. Jest. On jest KL600. Takie wyglądające, na przykład w środku też wszystko chodzi, nie, wszystko nie chodzi, tylko kierownica chodzi. Biegi nie zchodzą, gaz, hamulec nie chodzi. Taki ten. Przodu do tyłu można się odwalić. Wszystko chodzi, dobra. Następny to jest case, chyba to ten będzie. No. Case Puma 160 CVX pisałem, nie wiem tej. Case'a IH, to jest, znaczy to jest coś podobnego ten do producenta Farmal. Case IH. Z tyłu nie słucham dodatkowo
przepraszam. Się tu nie weźmie, tu się to trzeba. Nic dodatkowego, nie ma żadnej funkcji dodatkowej. Teraz możecie zobaczyć, o, w środku. Fajne detale są w środku, no, dopiero co też widzę sam. Dekoletę. Nie można do spacji nie używać, nie da się do spacji. Ale cóż, naprawdę niezłe. Jak powiedziałem, case Puma 160. Następny to jest case Magnum, Magnum 340. Już wyjdę się. 340 Magnum 340. Tu macie to nie zrobione, ale dobra. Z tej strony, o. Magnum. Środek. Ja w środek właśnie zobaczę. Środek. On jest podobny coś do Pumy, ale... Gdzie? Nie ma tego chyba dachu. Coś podobnego z tyłu, tu ma takie te... No cóż, co powiem, kupcie samemu, zobaczycie jak to fajnie jeździ. Tu ma akurat dodatkową funkcję. Kierunku zachowania, kierunku wskazu. Coś, które nie działają. Nie, no czego mi tak zrobili, dobra. Case, Magnum też chyba. Magnum 340 Dual Wheel. Magnum 40 Dual Wheel. Podwójne koła inaczej więc. No może tutaj akurat tym co... Czekajcie, no alarmy są przynajmniej. Bo wiem, że wciąż nie ma tych, nie ma tych sygnałów. Sygnały, o są sygnały, dobra. Światła. Tylnie przednie chyba. I tu. Przednie, tylnie, a właśnie. Działaj tak. Dobra. Case Magnum 340 Dual Wheels, podwójne koła. Dobra, następny będzie kombajny. Kombajny. Ja pewnie siedzę w kombajnie, który się nazywa Case Axial Flow 7130. Sam go pierwszy raz widzę, niedawno go tylko coś tam tego. Widzicie? Taki o. Nie wiem, o, podobno do tych, do drugiego kierowcy jest. Wszystko mają chowane te sieczkarnie. Też mam sieczkarnie, można tutaj chować co? O. Ktoś nie widział tu. O. Już widzę, że coś mają zrobić. Już coś ma błąd. O. Widzicie jak fajny ten? Uwaga, latający. Dobra, co tu można? X-ray rozkładacie ten kombajn. Przed chwilą tu łączy był. Czujecie? Rozumiecie? Nie było... Nie. A, gdzie jest łączy? Taki sprzęt, widzicie? To jest można... O, i jest wszystko gotowe do akcji. Jest do zabawy. Chowamy. Dobra, wychodzimy. To był właśnie kombajn. Case Axial Flow 7730. Już następny ten. Case Axial Flow 9230. Tak jak wam mówiłem, to jest ten. Mówiłem, nie mówiłem wam tego jeszcze. W środku. Nie podobałem w środku, zaraz wam pokażę środek tamten. Tu macie taki środeczek. To jest chyba w generalnie we wszystkich taki będzie. Czy chcecie, czy nie chcecie, generalnie we wszystkich. Otworzył właśnie mi się ten, otworzył cały komentarz, otworzył, widzicie? Karura długa, nie otwierał, bo wypadowany jest jakiś ten, jest strasznie długa rura. Znowu ten, chowamy. NX, składamy. I teraz pokażę wam, nie wiem, czy to się tutaj tam. Widzicie? Tutaj. Żeby szło, albo żeby tnęło. I dodatkowy, i dodatkowy ten jest fajny. Bo gdzie sypało? A on idzie? Tak można? Wyspała? I bo tak. Miałem wrócić do tego. Wracam do tego. Pokażę ośrodek. A jest podobny chyba do wszystkiego. Do każdego tego. No, podobny do wszystkiego. Tak jest. No. Będę środka. Otworzymy się. I zobaczycie też, to jest to samo co poprzednim tym, takie otwieranie zamykania. Ten akurat to się podnosi i się otwiera tu. I to już jest inne. Też była długa, duża pojemność. Nie sprawdziłem jak pojemność, ale dobra.
Sprawdzę, przepraszam. To jest case Axie Flow 9230 Quadrack. Zobaczymy, jak one ma te z prędkości mi pomógł silników. Prędkość jest 44 km na godzinę. Proszę, 18 ten mniejszy. Ten ma 142, czyli 300, ale to wiecie, nie jest taki ten. Koni mechanicznych, to chyba koni mechaniczne. Podwójne koła to jest to samo prawie. Że podwójne koła. Teraz co będzie następne? Kombajny, o właśnie, kombajny. Jak widzicie, zobaczymy co kombajny. O, Case'a, Flow, czy jak się... Pojemność 10 tysięcy, ja już nie będę tego, 10 570. Mam 410 koni. Także kukurydza, a no to kukurydza może kościć kukurydzę, pszenicę, jęczmień i rzepak. Tak, wszystkie prawie. Jak użyjemy ten. Ten ma 12. A ten ma 12 też, tylko że nie wiem, jak to jest. W cenie. Tylko że ten ma ten. Przedni koła takie, nie? To jest to samo, to jest ten sam ten quadrack. Dobra. Zamykamy, składamy. A jednak nie, to widzisz, to jest jednak ten. Włączymy tak. Zobaczmy się na włącz, wyłącz. Nie wiem, nic nie widzę, żeby to działało. A następny to jest Kron Big X 1100. Środek to już chyba znacie go. To jest tutaj coś podobne jak poprzednie wersje mają, ale to jest inny sprzęt, panowie. Pani, panowie. Teraz pokażę go. Tu. Przerób kukurydzy na sieczkę. I to jest właśnie taki. I to jest właśnie ten sprzęt. Komend na zewnątrz pokażę wam. O. Widzicie, widzimy się. Ci trochę będziemy legać, bo w ogóle wszystkie te wyłączone. Nie, nie wyłączone, tylko wszystkie maszyny tutaj. Jest w dodatku tym. Chyba tu nic takiego, wysunięcie rury, tylko jest takiego. Chowaj i schow ten. Dobra, następny to jest... Na to chyba co wszyscy czekali. Lizard truck. No tego nie ma przyczepy niestety. Wiecie, angielskie te 80 wyciąga 80. Też nie widziałem tego w środku, więc popatrzymy sami. Robiłem wszystko ładnie. Ładnie. Na zewnątrz trochę. Zobaczymy tak co przejdziemy i zaraz pokażę wszystkie reszty dodatków. Jakie mają się w tym. Jakie on to jest The Lizard Farms. Farm use not for here. Farm. Use not for here. Farm use? Nie? No to here, okej. Okay. Tak, dobra, to jest przodzik. Nie ma, ale to jest chyba ten. Mówię co. A, bo dobra. Dobra, teraz przechodzimy do headerów. Headery. To chyba największy header, jaki mogę było mieć ten dodatku jakimś. Cokolwiek mi się wydaje. On jest Case Inha 3000. 3020, przepraszam. Teraz szybko przejdziemy. Pokażę wam, jak on wygląda. Z przodu, z tyłu. O tak. O. Ma dodatkowe spodniki tutaj, żeby składać można było. Właśnie poskładam. Chyba mi się najpierw złożyć myślę. Aby się nie wiem, nie, właśnie. A można nakierować, nie? Teraz niedługo posprawdzamy to. Tutaj jeszcze jakieś headery mam. O, mam headery. Dobra, case. Model case IH3162. To jest. Nie wiem czy to jest ten. Nie, to jest ten krótki chyba. A to jest 13 metrów 5 chyba 3,5 metrów 13,5 chyba mi się daje. Dobra.
tych największych. 13.7. 7. Ten ma 12. Nie, ten ma 12. No to powiedz, nie ma. Ten ma ten. Ten ma 10. 10.5, a ten na rozdzielności ma 7.2. Dobra. Czym dalej? No to ten, jak mówiłem, to był case IH3162, inaczej też mówi IH, to Holland już, international Holland, czy coś takiego. Dobra, to w ogóle jest Holland, skoro ten robiłem. No. Kron. Case 3412 Kronhead. Kronhead, to jest do kukurydzy. Jeszcze do kukurydzy niestety. Dobra, następny to jest Kron. Ajajaj. Kron Easy Collect. To 1053. To jest to właśnie. Pójdźmy na tym filmiku, pokażę mi ten. Dalszy, czy jakiś ten, wszystko wygląda. Ja będę musiał niedługo kończyć, a mapkę oddzielnie wstawię wam. Albo jednym technikami do mapki ten, bo nie wiem, czy pokażę na całym tym, albo pokażę z kolegą. Jak będzie miał dodatek oczywiście. Jak mówiłem, Easy Collect 1053. To jest Kron XDX 3200. 3200. Dysk jest. To jest do... do trawy, do wykoszenia trawy. No i dobra, lecimy następnie. Tu mamy wyświetler następny. Dodatek to był taki sobie, tani on nie jest, ale no. Kron Easy Flow 300. Taką wygląda. To jest do zbierania trawy. Chyba. Nie wiem dlaczego na taki chyba, no ciągle chyba i chyba. To jest do tego XTX-a. Dobra, i teraz wchodzimy do tych maszyny, które mogliście kiedy zobaczycie tym. Dobra, przelecimy karteczkę. No właśnie, 6 maszyn. Jakie ten? Zaczniemy od tego Kron. Kron Cutter Trail. Trail. Nie wiem, co powiedzieć. To jest ten na tej XDX-a. Właśnie ten. No, XDX-a. Następnie jest Horsch Terrano 6FN. Następnie chyba pokażę, jak to wygląda. Czyli czy to weźmiemy. Już mi gardło boli. Bo mam gardło bolące. Więc przepraszam, jeśli ten. Jeśli użyłem już ten. Za dużo gardło to właśnie. Nie wiem, czy tego mam właśnie. Czekajcie. Tu mam jeszcze jedną maszynę. Bardzo mówię, trochę na to nie ma. Było stać. Wystawiamy. Nie, kupiłem ją. Teraz zobaczę, czy kupiłem tą siewnik ten. Tylko dla tą drugi siewnik. Chyba nawet nie kupiłem. Ale wiecie, no to kupiłem go. Dobra, kupimy go. Niech stoi tutaj. Nie będzie to ją nakończyć. Na początku tu mi został. O tu, ale wam pokażę zaraz, niedługo wam pokażę. Dobra, tu mamy zbiornik na płyny, budowę. Kote Grand VQ 320030. Zaraz niedługo wam pokażę znówka. Jaką, bierzemy się dookoła, przejdziemy się, że on. Litrów ile ma, zobaczymy ile litrów może mieć. Zobaczmy ile litrów może mieć. Ktoś tu silniki, nawozy przeskoczy i obarniki, nawozy azeniczne. 32. To coś wspomnianego, tu jest 19. Ten już 8. 32, przepraszam. 32, inaczej nazwie jest na 32. Następny to jest grabiarka. No. Kron. A w ogóle co to ja mówię? A, dobra. Grabiarka Kron. Kron Svadaro 2000.
Znaczy, jakoś fajne będzie? Duża jest, dobra. Potem jest Horsz, Titan, Titan. O! Ten Tytanin. Titan 34L. Nie, to przepraszam. U, W. U, bo mam tu napisane tej karteczki. Lecimy dalej. Tu macie tylko taką stopkę. Lecimy dalej. No to teraz lecimy do tego. Tej ostatniej maszyny. Siemnika znaczy. Horsz. Nas to idziemy tutaj. Powiem, jak to się nazywa. Horsz. Maestro. 12.5. 7. 5, a tu 0 mam? Nie, dlaczego? Tu 5, a tam 0, no karty pisze. Dobra. Niech nie będzie, tak jak trzeba. Czyli można wchodzić chyba. Tam jest zaznaczone takie, że nie wchodzi. Znaczy, czy ja mogę przejść? Też nie mogę przejść, panie. Można przejść. Op, 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 op. No, op. 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 Nie przejdę. Nie da rady. Dobra. No to w ogóle bym słuchał połączony. Dobra, teraz przejdziemy się do ciągnika. Jakiegoś i połączony. Zobaczymy to, jakie funkcje mają to nasze sprzęty. Dobra, już masz lagi. Jest tak, żeby widzieć, bo oj, zaczepiłem czymś. No to zaczepiłem nasze coś. Hop. Dobra, najmniej. Wybierz właśnie naszej poznacji. Na pewno maszynę. No to wiemy, to na pewno maszynę mogę. O, widzicie, to akurat jest tylko do kukurydzy, buraków. Kukurydzy, buraków. No to czy rozłożymy, rozłożymy, w ogóle to jak buraka śmiech. Znaczy, to śmiech. No wiecie, większe niż tamto, ale no cóż, no. Zabawa będzie w tego. Kukurydza i ziemniaki. I ziemniaki. Ja zapisuję se. Aby dla kolegi przekazać. Dobra. Tam można to obniżyć już. Podbliżyć, obniżyć. Można podbliżyć. Obniżyć. Oczywiście losy są. Dobra. Odczepiamy. Lecimy dalej do następnej maszyny. Już jak powiedziałem, jak jest podłączony, to maszynę podłączę. Na odbiór wody. Nie, dziękuję. Choć tu teraz nowe misje są, o, wam powiem, że na jakieś mam nowe misje są. Wiecie, serwer stoi, nikt nie wchodzi, czyli znaczy, że nikt nie ma modu, może. Jakiegoś modu. No tylko jeden modu dam, czy nie wiem, może nie ma dodatku tych. Zobaczymy. Wiem, jak pisze na YouTube, to może tam... tu zobaczymy, podłączymy to może jakiś funkcję. Nie ma funkcji pewnie, no nie, dobrze. Zobaczmy, czy połączę to. Przedmiot wyłączę, bo tył nie warto mi podłączenia. O, nie mogę włączyć tego. No dobrze, chyba. No, to z przodu nie podłączę nic. Dobra. Trochę głupi jestem, ale dobra. Trochę nawet nie jestem głupi, tylko po prostu jestem całkiem głupi. Zobaczymy, obrócimy się. Może teraz mi się uda włączyć. Strasznie mam tutaj ten, prawda? Co zamyślicie? Dobra, połączę. I dobrze, i jeszcze raz. Nie wiem, już nagrywam chyba długo. Zobaczymy, ile jestem na tym. Nagrywany to jest od... O, 10 minut dopiero. Zobaczmy, jest 10 minut. No i mam tutaj. Więcej 10 minut. Nie wiem, 10 przycisk tutaj ten. Zobaczmy, dodatkowej funkcji nie ma, ale fajnie się z nim jeździ pewnie. Dobra, włączam, nie ma dodatkowej funkcji. Nie ma dodatkowej, już miałem miejsce. Ojej, dobra, to rozwalam trochę. Upsi, daisy. Nie jedziemy, jedziemy. Połączę. Nie włączam jeszcze raz. Dobra. No i prezydka rozłożysz. Dobra, zobaczmy, czy da się rozłożyć tak. Miejsce nie będziemy.
A, mnie znam będzie brakować. Się rozłożę. No, brakuje miejsca. Ale widzicie sami. Podnieść ich nie. No podnieść je mniejszko. Rozłożymy. Na razie odłączyć już ten numer na czasu trochę dla mnie. Czas jest jak ciasto pieniądz. Nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. To jest moim kolegi ten. On zawsze mówi, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. To zawsze jest tak, że chodzi o pieniądze. Albo za czym się odważywa. O Jezu, to będzie rozwalanko. Teraz rozwalimy trochę rzeczy. Ej, ej, ej. Dobra. Musimy wyjechać trochę bliżej. Jechać, żeby było to rozłożyć. Znaczy, mogę wybrać. Jeszcze jest co wybrać. Dobra, to wystarczy. Stop, 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 stop. Znaczy, rozłożymy. Tak trochę mnie tutaj zresztą przeskoczy, ale miałem właśnie problemy techniczne z tym. Nie z grą, ale w ogóle problemy techniczne z... Nie wiem, to się nazywa. Z moim programem. Musimy próbować na przerywać, to więc chwilowo wezmę wam taką stawię. Cofniemy. Czyli wrócimy do tej samej tego. Aby wiecie co, nie będziemy cofać, tylko to odłączymy. Nie, tutaj. No. Idziemy dalej. Idziemy dalej może. Znaczy mnie wyszło. Nie mam w ogóle ten. Większość tych wszystkich tych. No widzicie. Delikatnie to już mi ten. W ogóle. Nie zaczęło przerywać mocniej. Czuję. Mam nadzieję, że jak będę z chłopakami grał, to bym ten. Dzisiaj spróbuję wam od razu to wrzucić i mapkę. Mapkę tu sam możecie sobie zobaczyć. Co tam będzie? Włącz skrybarkę. Ona będzie sama zrobić. Dobra. X na rozłóż skrybarkę. Tak, to nam złóż. Złóż. Już. O, się rozkłada. Po jakimś czasie ona bo ja się rozłoży. Spoko. A to zgrabiarka jest. Nie jest tam mała, to jest ta jedna taka duża zgrabiarka. Nie wiem, czy teraz tak było. Aaaa, temu! Zapraszam. O, tu tak to zgrabia. Dobra, to jest cofnę, żeby czyni ten. To jest normalnie zrobiło. Dobra. Dobra. W końcu wykładam się. Drew przesunę ten, żeby komend później ten. Część prezenta. I ostatni sprzęt z tej wersji podłączenia. Uj, przepraszam. Będzie przyczepa. Horsz. O, widzicie, no, trafię. Horsz Titan 34 U. I to się rozkłada. A tu na mijania. No i tak jedno. Tak. Dobra, co następne? Nie, kombajn. Patrzę, tym kombajnie podłączam wszystko.
Uj, zachnę teraz. Nie wiem, czy będę mógł podłączyć akurat tutaj. To, ale zobaczmy teraz. Ops, no czy to właśnie dalej będzie tak? Gdzie to jest dalej? Złóż numerki. No widzicie, to się tak chowa. Muszę, a ja myślałem tak. Chyba rozkładam je. Dobra, obniżamy kwasę. Czemu i lecimy do następnego. Co robi się tutaj? Chyba się nie wyrobię. A mi się wyrobi? A się wyrobi. Zobacz, jeszcze. Dobra, trochę wolniej to pewnie. Dobra, ja wolny. No, fa. No, bierz, podłączy się. Chodźcie, podłącz tu mi, panie. Panowie. Dobra. No co? To samo wszystko jest tak. Tam są dodatkowe te? A nie, są funkcje dodatkowe. Dodatkowe te są funkcje same. To tam są też dodatkowe. Nie też. I ostatni. O, czekaj. Widzimy ten. Ale będzie widać wszystko jak ja się nie, jak ja nie umiem żyć. No i to może Mateusz ten mistrz ma po tym nie żyć. Jakby go tak ma na imię Mateusz. Jakby ktoś nie zgadł po moim niku. Bo inaczej nie wróć. Matej. Matej, masz Mateuszowie wywołałem. Matej. Znaczy, też przyjadę, pewnie przyjadę. Teraz, oj, nie przyjadę. Masz mnie? Blisko muszę wjechać. A, mogę to wyłamać trochę. Nie wiem, czy wyrobi się. Co, tam te zielonko nie zostanie. Tutaj mu trochę chodzi. Coś jest. Dobra, aby fuse. F5, ten, tylko sobie. Dobra, już się oporałem z tym. No i co, i tak samo jest, włącz kombajn, opuść przystawkę do zbioru kukurydzy, tak. Dobra, następny to jest zielony kombajnik. Tamtego nie będę wyłączał, bo to już wszystko gdzieś pewnie. No, pokażę to. Tamto wezmę kasę,
Trudniejszy jest kurs zdjęcia. Tamten jest jeszcze tu nie ma. Stawka, wiecie, jak to zawsze przystawki są. Otworzę wam. Nie, myszka nie działa na myszkę nic. Och, gdzieś. A, tu jest trochę. To jest akurat może większy. Może większy to jest. W innym stanie to wygląda. No, może większy. No to na metrów, ile? To było 7 coś, tak? Metrów. Wpisane 7 metrów, coś. No to dobra. Oj, czekajcie, coś jeszcze do środka. Nic tam nie chce. Trochę śmieci na drugim, ale to dobra. Dzieciak ładnie było wtedy poustawiam teraz jako wszystko mnóstwo. Jeszcze jedno, jeszcze dwa te i kończymy sesję i będziemy wszyscy happy, happy endo. Żyli długo i szczęśliwie, wyrobi. To jest to zawsze. Dobra, włączamy lecy na. Nie przynajmniej. Dobra, ostatni ten i będę wam się zagrał. Zaglądajcie na mój kanał. Polajkujcie te rzeczy. Wiecie, może to nie będzie najlepszy ten pokaz tych modów. Tytanium, w dodatku tytanium, ale... Ale wiecie, no. Ja nie jestem mistrzem pokazywania modów. No. I tak, to po prostu chłopaki, który lubi się zabawić z nimi. No dobra. Ja nie podłączę się tego. Kurwa, nie wiem, że to się wszystko raz włączyło. O, jest podłączone. Dobra. No co? Już? O, dobra, to się rozkłada. Tak właśnie, skończę. No dobra, to widzimy się pewnie w najbliższym części. Zaraz może zacznę jakąś sesję nagrywać z chłopakami, jak będą mieli te. No i dobra. Dziękuję. Dobra, będę szybko jakiś ten. Dobra. To był właśnie odcinek z pokazu, pokazu dodatku Tytanium. Był z wami Mr. Matej i zapraszam do następnych odcinków. Bye! Nie wiem, co chodzi, ale wiecie, nie wiem, o co chodzi, to chodzi o problemy. Dobra, jedźmy dalej, problem jest na samym.